Naukowcy z całej Polski przyjechali na konferencję, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim, aby porozmawiać, jak ważne jest komunikowanie i media w dialogu obywatelskim. W dialogu obywatelskim często ma miejsce konflikt, albo konflikt jest podstawą do tego, żeby potem szukać rozwiązania. Tak, i to nie jest nic złego. I dyskusja nad budżetem obywatelskim bardzo często właśnie ma takie podłoże konfliktowe. Są różne racje, różne interesy po różnych stronach. Ale to, co jest istotne, to jest sposób rozwiązywania konfliktu. Te relacje etyczne, czy ten kapitał społeczny w Polsce, z racji uwarunkowań oczywiście historycznych, on nie był nigdy szczególnie jakiś taki, powiedziałabym, mocny czy solidny, a myślę, że wydarzenia ostatnich lat, pewne napięcia, pewne tendencje nie tylko w Polsce, ale także i w Europie związane z populizmem chociażby powodują, że te wartości, które konstytuują kapitał społeczny, one nie są w jakiś sposób propagowane. Co mnie najbardziej zaskoczyło, gdy taka komunikacja jest skutecznie prowadzona między różnymi instytucjami, między politykami a obywatelami, to przede wszystkim wzrasta zaufanie do różnych organów publicznych. Oprócz tego ludzie, którzy na co dzień nie mają takich zainteresowań politycznych, mogą się dowiedzieć tak naprawdę, co dzieje się na ich ulicy. Konferencja została zorganizowana przez pracowników oraz doktorantów Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współorganizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie. Zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, urzędnicy oraz media.